Rozmowy w Stodole i dzisiaj Waluś Kraksa Kryzys. Dzień dobry. Dzień dobry, to po maratonie jesteś takim wośpowym, powiedział. No, można tak powiedzieć. Bo to był piątek, był Żyrardów, tak. W sztabie Wośp, gdzie byłeś gwiazdą wieczoru. Można i tak potem powiedzieć. Plac Bankowy. Tak. Jeszcze. Jak zmęczony? Fizycznie może trochę tak, ale psychicznie raczej nie. Nie wiem, czy to ważne w ogóle. W sensie, bo ludzie mówią, że albo są zmęczeni, albo nie są. A może nawet nie wiedzą, że są. Okay. Trochę mi w głowie szumi, ale to no od tak. Sierpnia 2022 roku. Okej, okay. Kiedy to tak wszystko mocniej ruszyło. Tak. Okej. Okay. Wiesz co, to też mamy takie pytanie. Czy pamiętasz swój pierwszy koncert w Stodole? I trochę zaczęliśmy tutaj rozmawiać o tym, więc jest, to musisz powiedzieć, żeby wszyscy usłyszeli, bo to jest ciekawa historia. Trochę pamiętam, trochę nie pamiętam. Nie no, pamiętam występ. No to to było gościnny występ u Błażeja Króla, utworem tuż przed północą. Intensywne doświadczenie, no bo to był mój pierwszy raz w Stodole i właściwie Błażej jest taką osobą, która dawała mi warunki do takiego przecierania szlaku na, wiesz, na większych koncertach, za co mu jestem mega wdzięczny. No i to był dzień, w którym on odebrał Fryderyka za właśnie autora roku i odebrał go tak jakby w ogóle z tej garderoby, bo to była taka edycja właśnie online'owa. No i później po koncercie właśnie na tamtej kanapie popłakałem się ze szczęścia, tak mi się wydaje. Bo po prostu dobra energia to była, fajni ludzie i ludzie, którzy właśnie chcieli dla mnie jak najlepiej i wiesz, no po prostu fajny taki moment. No i to był mój pierwszy raz w Stodole. Okej. Okay. No to twój pierwszy raz jakby z twoim koncertem będzie 2 marca u nas. Tak. I tu też o tym za chwilę porozmawiamy, ale wiesz co, nie mogę cię nie zapytać o ostatnią premierę, czyli twój wspólny numer ze Zdechłym Osą. I ty mówiłeś wcześniej w wywiadach, że to może być niemożliwe, bo będziesz się bał, że możecie tego nie przeżyć, ale przeżyliście, siedzimy, rozmawiamy, więc powiedz, jak to było, bo tak, wcześniej był strach, że nie przeżyjecie tego spotkania, a tutaj spotkanie udane, wspólny singiel, na którym myślę, że dużo ludzi czekało. Tak, ale jeśli pytasz, czy ledwie to przeżyliśmy, to ledwie to chyba przeżyliśmy. Okay. Pamiętam takie dwie sytuacje, gdzie właśnie już po prostu... Jak się spadochron otwiera, to cię tak coś szarpie. Wybija do góry. Albo na bungee, jak tak cię odbija. Tak. Już no to ja miałem takie dwa odbicia, no jak tam ten czerwone światło było, czy tam coś, a ja pomyliłem się kolory, powiedzmy, nie? No, więc ten czas był taki intensywny i fajny i poczułem, kurczę, że mam takiego, wiesz, jeśli możemy mówić o jakiejś takiej przyjaźni albo braterstwie właśnie w takim środowisku artystycznym, to właśnie to poczułem od Osy. Mega się mną czule zaopiekował. Nie wiem, czy to powinienem mówić, bo to burzy nasz wizerunek, nie? Ale tak naprawdę... Wiesz, no to jakby, wiesz, jak to niekoniecznie, no jakby to też może być ciekawe dla ludzi, którzy was postrzegają w jakiś dany sposób, a... W sumie to może fajne, bo właśnie pokazuje, że jesteśmy jacyś tacy wielowymiarowi i właśnie w takiej bliższej relacji bardzo tacy wobec siebie, wiesz, życzliwi i to jest naprawdę mega fajna sytuacja dla mnie. No i wspominam miło ten czas, chociaż kurczę, byśmy mogli nagrać chyba sezon takich wywiadów o tej jednej nocy. No tam pewnie jest jedna wielka, duża historia i jest wielowątkowa. Tak, historia. Dobrze, że nie użyłeś słowa impreza, bo absolutnie to nie była impreza, tylko naprawdę wspólnie spędzony czas, nie tylko z Osą, ale i z Eterem i z całym tym środowiskiem Firdaj. To mnie bardzo uderzyło, jak to wszystko jest szczere, że to nie jest, wiesz, po prostu pozerka na klipie, a później każdy się rozchodzi na chatę, tylko tam po prostu oni są jak jedna wielka rodzina i tam, gdzie ktoś wieczorem zasypia, to nieważne, czy w swoim mieszkaniu, czy właśnie u kogoś, ważne, żeby wszyscy byli razem. No to ładne, takie bardzo hipisowskie. Tak, totalnie. I wiesz, w momencie, kiedy tam się pojawiłem po prostu i nocowałem, to też mnie uderzyło to, że świat taki online'owy gdzieś jest tam w drugim albo trzecim planie, się na przykład w Scrabble gra, nie? O, bardzo ładnie. I to naprawdę dużo mi dał ten czas. No, Osa też był u nas w klubie przed T-Love'em i właśnie też było widać, że ta cała ekipa z nim weszła wtedy na scenę.
I było ich dość dużo i myślę, że nasza scena nawet była na nich za mała, także to też faktycznie robiło wrażenie. W ogóle to było ciekawe zestawienie, bo właśnie... Tak, no to w ogóle Muniek sam podobno zadecydował, to znaczy tak w ogóle nam mówił wtedy jakby u nas, że to był jego pomysł, żeby Zdechły Osa był supportem Tilaw. Co było zaskoczeniem, ale takim jakby, wiesz, no też ciekawym. No, słuchaj, ja też mogę powiedzieć, że to był mój pomysł, nie? O, proszę. W sensie, jeśli pan Muniek nie pokaże, prawda, umowy, w której mówi, że to jego pomysł i jest tam podpisany ze wszystkimi podpomysłowcami, to okej, nie? Ale to mógł być mój pomysł. Kumam, okej. Dobra. No, jasne, ale to się skończy tylko na jednym singlu? Wasze spotkanie, ta historia ze Zdechłym Osą, czy gdzieś tam w planach coś myślicie dalej? W jednym słowie mam powiedzieć, czy w dwóch? Jak uważasz? Jak ci będzie wygodniej? Nie. Okej. Okay. To wyjaśnię, jak najbardziej. Nie no, wiesz, pytam dlatego, bo to zawsze się pojawia gdzieś przy okazji wywiadów z tobą, czy jakichś komentarzy właśnie, że no koniecznie waluś ze Zdechłym Osą. To też fajnie, bo nie szufladkuje was jakby obu w żadnych gatunkach, no bo wy gdzieś mocno się wybijacie poza gatunki jakieś totalnie. Sztywne. Tak może rozwijając jednak trochę bardziej swoją wypowiedź, to na pewno na tym jednym numerze się nie skończy, ale czy to będą takie... wiesz, właśnie pojedyncze akcje czy coś większego, to czas pokaże. Na pewno taka flow i właśnie ta relacja z całym Fear Die dla mnie jest czymś fajnym i bardzo chciałbym coś zrobić z tym w przyszłości, bo to jest właśnie takie, wiesz, ja się nie czuję, że do końca siedzę w rockowej scenie, a oni się nie czują, że siedzą w hip-hopowej scenie. No tak. Wydaje mi się, mamy podobne właśnie takie odczuwanie tego, że powiedzmy nie chcemy się szufladkować czy coś, ale te gitary i teksty i tak jakby sposób myślenia wydają mi się zbieżne i może zrobimy kiedyś taki punkowy boys band. No to też ciekawie, tylko punkowy boys band, no. Okay. Ciekawie no i tak. Nieciekawie dla, wiesz, właścicieli hoteli czy coś. No tak, zdecydowanie, chociaż ty mówisz, że się mocno uspokoiłeś jakoś. Tak wspominałeś. Tak, w sensie niedawno. Uspokoiłem chęć wrzucania w siebie niespokojnych rzeczy, ale powiem ci, że najbardziej pojechane rzeczy w moim życiu dzieją się właśnie teraz, kiedy mam tak jakby cały czas sprawny umysł i wiesz, to ja decyduję, co chcę robić, a co nie. I no. I życie ci też nie ucieka trochę, tak? Jakby nie masz takiego. Tak, wiesz, nie potrzebuję właśnie niczym sobie jakiejś śmiałości podbijać. Wiadomo, trzeba to jakoś przepracować sobie i przerobić, ale sytuacje na trzeźwo są właśnie fajne, bo można je przeżywać na 100, jak nie na 200%. No tak, no przecież wszystko wtedy chłoniesz, no jak mówisz, no dobra, no historia ze Zdechłym Osem, ja wiem, że tego znowu wracam, ale i tam było totalnie, wiesz, clear u ciebie? No bo to wiesz, jakby jest jakby postanowienie masz, wszystko okej, okay, tak, tak. Jakby nie chcesz wrzucać w siebie, tak wspomniałeś, to tych wszystkich rzeczy. To było jakiś czas temu, nie? Okej, okay, dobra, no bo wiesz, że tak jakby może kusić trochę, tak? No, tym bardziej, że tam jakby atmosfera pewnie sprzyjała temu. Tak. W sensie, wiesz, nie chcę się też za kogoś wypowiadać, nie? I też wiadomo, że myśmy nie siedzieli w studio i nie mówiliśmy, dobra, w 8 takcie, 4 coś tam, tylko, tak jest. Tylko no, tam było bardziej właśnie flow, chwila i właśnie taka punkowa sytuacja, nie? Ale to też było fascynujące, że wiesz, w sklepie ja sobie kupiłem 2 banany i wodę, a on sobie winko kupił czy coś. No tak. I tak jakby to spotkanie odbieram jako takie właśnie spojrzenie, zobaczenie siebie w lustrze, ale dokładnie innego, nie? To wspominałeś, że tak jak się spotkaliście, to jakbyście widzieli siebie wzajemnie, tak. Tylko że trochę inni, ale i wzajemna, wiesz, zajawka, fascynacja taka chyba i to przyniosło fajny efekt, tak mi się wydaje. Okay. A czy ciebie dalej gdzieś uwiera takie szufladkowanie i mówienie o tobie nadzieja polskiego rocka? Ostatnia nadzieja rocka. No, ostatnia nadzieja nie rocka. Podoba mi się to, bo w skrócie to jest ONR, a ja nie chcę być z tym kojarzony. No tak, to faktycznie. No, ale nie wiem, mnie po prostu to cieszy, że ja nie jestem jakimś, wiesz, elementem, który, kurczę, wiesz, walczy gitarą czy tam coś, tylko że jest chyba taki trend powoli w ogóle, wiesz, rośnie w siłę, że właśnie te gitary się pojawiają,
i że ta scena właśnie, której muzyka nie jest produkowana, wiesz, w warunkach programów komputerowych, tylko właśnie, że są żywe instrumenty i że wcale nie trzeba umieć jakoś technicznie mega grać, ale właśnie trzeba mieć odwagę, żeby swoje emocje, wiesz, wywalić i po prostu w takiej formie fajnej, organicznej rejestrować. I to, wiesz, od braci Kacperczyk po właśnie Zdechłego Ose można mnie tam wrzucić, można, wiesz, zespół Dłonie albo jakikolwiek inny z Widy warszawskie i wiesz, mogłem nawijać. Sporo, tak, na tym bardziej, że undergroundowa scena mocno, mocno żyje. Tak, i to mnie mega cieszy i dla mnie to jest właśnie taka nadzieja na moment, w którym no nie chcę wyjść na takiego, wiesz, typa, który narzeka albo coś, bo tak nie jest, bo mam to totalnie wybredny pogląd na coś takiego, ale po prostu, żeby ludzie, którzy serio żyją muzyką i serio tak jakby mają w sobie chęć, tak jakby nauki jakiś, wiesz, podstaw albo zrozumieć, jak działa instrument i wiesz, samemu dążyć do tego, żeby robić muzykę, że takich jest coraz więcej, no bo w gruncie rzeczy, wiesz, jak właściwie jesteśmy w momencie, w którym wiele osób zajmujących się muzyką właściwie się nią nie zajmuje, nie? Bo ktoś ci zrobi beat, tak, beat albo nawet piosenkę i tak dalej. I ktoś, nie wiem, z talent show, nie ujmując absolutnie żadnej koncepcji, wiesz, wyrazu jakiegoś artystycznego, jasne, wierzy w to po wygraniu programu, że jest mega artystą i że jak napisze tekst, albo czasem nawet ktoś ci napisze tekst, no to często. To, że wiesz, jesteś, po prostu chwyciłeś Pana Boga, można powiedzieć, że za rogi, albo za nogi, albo za cokolwiek innego i wiesz, jesteś, kurde, twórcą i tak dalej, a sorry, ale nie jest, nie? To właśnie to, co mówisz, to też chciałem to właśnie wspomnieć, że wydaje mi się, że jest chyba taki przesyt trochę na rynku też, no można powiedzieć też hip-hopem, tak, który jest, no, przodującym gatunkiem, jakby nie patrzeć, w Polsce i chyba też to z tego wynika, ale wiesz co, ja muszę zapytać cię o jedną rzecz. Jako, że ty podkreślasz, że wywodzisz się z muzyki metalowej, co tam dobrego ostatnio w metalu znalazłeś? Co tak słuchasz? Kurczę, no ja jestem taki sentymentalny, jeśli chodzi o metal. Ostatnio nawet sobie kupiłem na CD po prostu wszystkie dostępne płyty Fury. Okay. To jest taki mój, wiesz, zespół, do którego wracam dosyć często w sumie. Natomiast nowości, przyznam się szczerze, że nie śledzę, bo tak jakby są to moje korzenie, w których ja tak by odkrywałem właśnie muzę i, wiesz, gitary w takich zespołach jak Def, Cynik czy no multum innych, nie? Jakieś Symfony X, kurczę, no wszystko od jakichś takich właśnie symfonicznych rzeczy po black metal w sumie chyba wałkowałem. No ale to już jest, powiedzmy, mniej więcej za mną jakoś. I teraz bardziej w takie klimaty jak, no nie wiem, najcięższymi rzeczami, których jakoś ostatnio na przestrzeni jakiegoś czasu słuchałem, no to nie wiem, Idols albo zespół Węże czy okay. Jad. No to są jakieś najcięższe w moim odczuciu zespoły, których słucham. No i Fury ostatnio też jakiś taki nawrót mam, że lubię sobie posłuchać. No i tyle. Ale ja też tak jakby zelżałem, wiesz, jakieś właśnie nawet Viagra Boys czy coś, no to już jest lajtowa raczej muza. W moim mniemaniu, porównaniu, wiesz, na porównaniu do Fury na przykład, tak, czy jakichś cięższych rzeczy black metalowych, no z pewnością. Wiesz co, no jesteśmy w sumie, można powiedzieć, miesiąc przed twoim koncertem u nas, no bo już rozmawiamy dzisiaj, to jest końcówka stycznia. Stres jest trochę przed stodołą, której, jak wspominasz, wdruszyłeś na koncercie Błażeja i też występowałeś, a teraz będziesz ze swoim koncertem. Co u mnie stres został jakiś czas temu chyba wyparty przez podniecenie. To i dobrze. To podniecenie objawia się też takimi symptomami fizjologicznymi nieraz jak stres, ale już wiem, że jest to po prostu podniecenie, które niesie za sobą, wiesz, jakiś właśnie taką chęć już bycia w tym. Ten głód. Tak, ale też obawę, czy wiesz, wszystko tam pójdzie fajnie, czy struna nie walnie, tak, coś takiego, dokładnie. Prozaiczne rzeczy, tak. Wiadomo, na scenie. No, więc właśnie wydaje mi się, że czuję podniecenie.
No i tym bardziej, że wiesz, nowa muza, nowy skład, będziemy grać chyba z 5 nowych numerów, jeszcze akurat tutaj w Stodole dodatkowo z saksofonem, więc to będzie odlot dla mnie niesamowity, wiesz, tak naprawdę pierwszy raz też będę słuchał tych piosenek tak jakby na żywo, nie? I to jest dla mnie takie wręcz, bym powiedział, plemienne doświadczenie. No i co, na pewno nowy etap, wiesz, płyty jeszcze tak jakby fizycznie nie będzie dostępna i to jest celowy zabieg, bo chcę, żeby właśnie te koncerty przybrały taki, kurczę, wręcz rytualny jakiś wymiar. Jak... Taki ekskluzyw, tak, że tak. Kto przyjdzie, posłucha nowej muzyki. Wiesz, jak właśnie w teatrze, że idziesz na sztukę, ona się zaczyna, kończy i nie możesz tego zapisać, wiesz, na telefonie czy na czymś, nie możesz tego otworzyć. To takie bardzo oldschoolowe podejście, fajne. Tak, fajne. I, wiesz, wydaje mi się, że może trochę właśnie jest stymulujące i inspirujące do takiego życia tu i teraz, nie? Żeby nie wiem, z kimś się zobaczyć i po prostu pobyć razem w prawdziwym świecie, a nie na kamerce czy coś. Teraz tak upraszczam bardzo, ale wiesz, nie, no wiem, o co czuję, chodzi, że jasne. Nawet na gospodarkę hormonalną człowieka to lepiej wpływa, czy dotyk, czy nawet po prostu bycie w jakiejś tam, powiedzmy, bliskości. I no i właśnie trochę chcę tak sobie pograć z nowym materiałem właśnie bez możliwości odsłuchu tego później. Okej, czyli mówisz, że bóle brzucha minęły, o których wspominałeś swego czasu. Tak, jeśli są, to właśnie wywołane raczej przez podniecenie. Niż przez stres, tak. Okej. A jak wspominasz swój występ gościnny u Kasi Lins? Super. No, bo ja pamiętam, że byłem dość zaskoczony wtedy, to był twór Moja Wina, gdzie Kasia wyszła w sukni do ciebie na przykład, tak. I nagle pojawiłeś się na scenie, to było takie zaskoczenie. No, to jak się miałem czuć? Kasia Lins została moją żoną. No, stary, no to jak najbardziej. No widzisz, to też płynnie przechodząc do pytania, o, jeżeli nie chcesz powiedzieć, to powiedz Pomidor, czy planujesz gości u nas na koncercie w Stodole jakiś? Planowałem, no ale wiesz, to jest Warszawa. W sensie nie chcę, żeby ktoś mnie źle zrozumiał, ale na przykład to jest taka sytuacja, że umawiasz się z kimś na obiad, tam miesiąc wcześniej, później tydzień wcześniej potwierdzasz ten obiad, później... Jest ten dzień, w którym mówisz, wow, zobaczymy się, godzina do obiadu, a ktoś mówi, wiesz co, idę spać, bo przymelanżowałem, ale przyjdę, przyjdę, bo załóżmy, że są trzy osoby w sytuacji, przyjdę, wy sobie jedźcie, przyjdę na kawkę, a ta druga osoba mówi, kurde, no ja szczerze powiedziawszy też się dziś nie ogarnę, no i siedzisz i sobie myślisz, kurde. I mam do zjedzenia cały obiad, tak. Za trzy osoby. Tak, a że lubię bardzo jeść, to jem i tyle, nie? Ja nie wiem, czy też potrzebuję gości. Znaczy wiesz, no jakby też pytam z ciekawości po prostu. Okej, okay. No to będzie na pewno saksofon dodatkowo i to jest dla mnie gość, który na nim zagra, to jest przegość. Okej, okay. Czyli tutaj w ten sposób. No. Jasne, no. Rozumiem. Znaczy, wiesz, zapytałem od razu, bo mi tak, wiesz, połączyło się to jakby przez Błażeja, o którym wspominaliśmy, trochę o Kasi Lins, tak, i twoim gościnnym występie, no i też wspólnym utworze z Osą, także... Wiesz, jeszcze się tak wtrącę, logistycznie to jest po prostu też ciężkie, no tak, nie? Żeby tych, na których mi zależy, po prostu ściągnąć w dany dzień i w dane miejsce. Więc to raczej w moim wypadku są takie akcje, że akurat gdzieś ktoś gra, coś tam, jesteśmy w jednym mieście, no to dawaj pewnie i elo. No. I tak jeszcze myślę, że na koniec możemy powiedzieć, ja to nie wiem. No żartuję, w Stodole wystąpi ze mną Dawid Podsiadło, wpadajcie. Słuchaj, no wiesz, Dawid może wpadnie, będzie miał chwilę wolnego, czemu nie? Właśnie, no. Jest z Warszawy. Także, wiesz, Kasia też chociaż teraz widziałem, że coś nowego robi z płytą, więc może też mieć trochę zajęte, ale może wpadnie, wiesz, czemu nie. I tak na koniec, ja teraz sprawdziłem, żeby nie było, że pytam cię o to, ale sprawdziłem to, ale też przy okazji może wtedy będziesz miał mniej pytań o to. Waluś po Walenty, Kraksa od rowerów i zawodów, a Kryzys od Brygady Kryzys. Tak, wszystko się zgadza. Bo i tak się wszyscy o to będą pytać zawsze. Tak. Czyli widzimy się 2 marca. Super, zapraszam wszystkich. Do zobaczenia. Dzięki.